Koszykarki Ślęzy zagrają na własnym parkiecie z Energią Toruń. Wrocławianki bardzo udanie zaczęły sezon po dwóch kolejnych wysokich ligowych zwycięstwach. Przystępują do meczu z zawodniczkami z Torunia. Mecz odbędzie się już w niedzielę, początek o godzinie 17 w hali AWF przy Stadionie Olimpijskim. Równie udanie drugoligowe rozgrywki rozpoczęli koszykarze Exact Systems Śląska Wrocław. Po dwóch ligowych zwycięstwach druga drużyna Śląska wyrasta na faworyta rozgrywek. Wysoko pokonali silne ekipy Politechniki Opolskiej i Górnika Wałbrzych. Teraz podejmą na własnym parkiecie także mocną ekipę, czyli Rawie Rawicz. Ten mecz w sobotę o 17. Ważne spotkanie przed piłkarkami AZS-u Wrocław. Zawodniczki w sobotę zagrają derby z PWSZ Wałbrzych. Piłkarki AZS-u WF Wrocław nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanych. Po 6 spotkaniach mają na koncie zaledwie 4 punkty. Przedostatnie miejsce to na pewno wynik poniżej oczekiwań, choć trzeba tutaj pamiętać, że akademiczki mają jeszcze 2 zaległe ligowe mecze do rozegrania. Najbliższe spotkanie o 11 na boisku przy hotelu GEM. Piłkarze ręczni Śląska Wrocław idą jak burza, na koncie mają już 2 ligowe zwycięstwa. Teraz chcą wygrać z Osirem Komprachcice. Wrocławianie wygrali najpierw na własnym parkiecie z Orlikiem Brzech 34-23, później na wyjeździe z dziewiątką Legnica 24-16. Teraz będą chcieli dołożyć kolejny komplet punktów. WKS Śląsk Wrocław Handball Team swoje mecze rozgrywa w hali MCS-u przy ulicy Parkowej. Mecz z Osirem Komprachcice już w sobotę o 18:00.